wolne, a niedzielę do pracy. Czy ojciec Grenur wiedział o tym, że... No, mam świadomość tego, że tak jest. A nie, że za nie... jak świętą... Tak, raczej no, są tacy, którzy mogą sobie wziąć na przykład wolne. To tak jest w szkolnictwie. Też pani mówił, że urzędnicy... Tak, będzie miała dodatkowy dzień wolny, bo święto wypadło w sobotę. No, ja też myślę, że tutaj ktoś powie, no co my wtedy zrobimy bez chleba i bez mięsa, bez kiełbasy czy sera, ale gdybyśmy właśnie szanowali siebie nawzajem i nawet w domu, to musielibyśmy być bardziej tacy poskładani. Można by sobie wtedy coś zaplanować szybciej, prawda, że te zakupy zrobimy w piątek czy w czwartek. Proszę ojca, dopóki nie będzie zamknięte, to ludzie się nie zdyscyplinują. Bo czyli musimy trochę być przymuszeni, żeby nam łatwiej było pomyśleć. No Wigilia, przecież każdy wie, kiedy Wigilia wypada od nowego roku, już wie, kiedy w następnym roku wypadnie Wigilia. Nie, proszę pani, to nas zaskakuje z dnia na dzień. A czy ludzie są jak grom. W stanie sobie zrobić zakupy? No nie są w stanie, Tak, proszę pani, jak czasem ktoś gdzieś tak wyskoczy właśnie z czymś, to mówię, no naprawdę wczoraj nam się to powiedzieli, że dzisiaj będzie Boże Narodzenie. Ja pracuję w handlu, więc obserwuję na przykład ludzi i na przykład te panie, które już są na emeryturze i siedzą cały tydzień w domu, one muszą w sobotę o godzinie 15 iść po ziemniaki, albo w niedzielę idą po ziemniaki. No nie muszą. Nie ma możliwości kupić w innym dniu. Można. Także no, dopóki nie będzie zdyscyplinowania, że to ma być zamknięte, to wtedy ludzie się pozbierają i sobie kupią. A jak będzie otwarte, ja byłam świadkiem takiej sytuacji w Boże Ciało. Szłam po procesji do domu. Przede mną szła rodzina z dzieckiem. Mama, tata i dziecko. Szli razem, dopóki nie trafił się otwarty sklep. Patrzą, jest otwarty sklep, tata się odłącza od rodziny. Żona mówi, chodź do domu. Nie, on musiał zostać, bo sklep otwarty. Wiadomo po co. No i tak się święto skończyło dla rodziny. No to tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję pani Barbaro. No, szczęść Boże. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Oddaję Ci.
Radio Maria, proszę bardzo. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tutaj słucham, bo całkiem przypadkowo dzisiaj włączyliśmy akurat ten program, to radio, i z pewnym niedowierzaniem słucham tego, co osoby wypowiadają. Jak to szybko można zapomnieć, to, że za poprzedniego ustroju, który był 20-30 lat wstecz, przecież sobota, niedziela była dniem wolnym. Jeszcze pamiętam, jak w soboty wchodziło się do szkoły, później dopiero po kilku latach zostało zlikwidowane, że sobota i niedziela była wolna i nie były pracujące żadne sklepy. Dlaczego my potrafimy tak szybko zapomnieć to, co było w pewnym sensie dobre z poprzedniego ustroju, a za to, co dostaliśmy z zachodu od czasu pana Bolka, który tak gwałtownie chciał wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej, dlaczego potrafimy tylko dobre rzeczy przyjmować bardzo szybko? Niektórzy chwalą się, że to jest demokracja, bo to jest zamach na demokrację. Ludzie, to jest teraz najgorszy ustrój, jaki jest, to jest socjalistyczna demokracja, to jest połączenie jednego z drugim. Część poprzedniego ustroju zostało i część tego ustroju który wzięliśmy z zachodu. Owszem, mamy możliwość wyjechania, zobaczenia, zwiedzania, ale coś kosztem czegoś. Wprowadzenie na nasz rynek hipermarketu. Ile jest hipermarketów w Polsce? Dlaczego nie potrafimy szanować, kultywować i produkować żywności bez domieszki E220, E-sortymianu, sodu? Dlaczego nie potrafimy to, co dobre, nasze polskie, dalej produkować i wysyłać na zachód? No to jest właśnie to, co dostaliśmy z zachodu. Walka o kasę. Nie liczy się jednostka, liczy się zysk. Myślę, że na tym skończę, bo to można by było jeszcze ten temat bardzo długo rozwijać i inne rzeczy. Takie właśnie przemyślenia. Wszystkiego najlepszego życzę, dużo zdrowia. A jeszcze pan nam powie, jak pan ma na imię? Piotr. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego. No, jeżeli państwo jesteście w drodze, to też dobrej drogi. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc. No, pewnie też nie było nam tak łatwo podczas PRL-u. Później też i Solidarność walczyła o to, żebyśmy mieli i wolną sobotę, wolną niedzielę. Dlatego też i teraz ta sytuacja, żeby tak przepisy czy tak tworzyć przepisy, tak, które no, sprawią, że ta niedziela święta, tak to obowiązuje chociażby w, tak jak tutaj jeden z przedmówców powiedział, w krajach chociażby niemieckojęzycznych, w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii. Ten zakaz handlu jest częścią ogólniejszej grupy przepisów, tak, które gdzieś tam funkcjonują. Chociażby u naszych sąsiadów po zachodniej naszej granicy. I to, co pan jeszcze wspomniał, dlaczego takie, a nie inne jedzenie potrafimy produkować, tak, że to nie, nieraz my też dlatego chociażby rozpoczęliśmy takie programy o ekologii. Wcześniej pan doktor Korzuchowski o wielu sprawach mówił, teraz też i mówią ludzie, specjaliści, jeżeli chodzi o GMO, o to, jak my siebie nawzajem traktujemy, jak przygotowujemy to, co później spożywamy. To też nieraz tak można powiedzieć, nie tylko woła o pomstę do nieba, ale też jak my możemy sobie nawzajem coś takiego czynić, gdzie tutaj jest jakieś sumienie czy prawość nasza, jeżeli w ten sposób będziemy postępowali w różnych gałęziach chociażby gospodarki, w różnych gałęziach, które no, przemysłu.
tutaj myślimy o przemyśle spożywczym, no to pytanie dokąd, czy gdzie się znajdziemy za kilka czy kilkanaście lat. Proszę bardzo, Radio Maria. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mariusz zdanie się kłania. Proszę bardzo. Proszę ojca, no w Danii jest tak, że w zasadzie sklepy są otwarte w weekendy, ale pracownicy mają dużo większe pensje za weekend, obojętnie w jakiej branży. Ale ja jestem generalnie przeciwko temu też. No, niedziela święta jest, żeby dzień święty jest po to, żeby święcić. I też widzę, że można zauważyć, jak w Polsce pracuje pracownik w sklepie cały czas na kasie, a jak tutaj ludzie się zmieniają, ci to pracownicy są i jest bardziej wszystko tak na luzie pod względem pracy, że nie są zestresowani. W Polsce jest jednak inaczej. No, a odnośnie produktów, to tutaj każdy uważa, co duńskie to najlepsze. Każdy przeważnie są produkty oflagowane i ludzie są tak nauczeni, że kupują swoje. Nie ma dużo produktów polskich. A w Polsce jest całe Europy, można powiedzieć. Można wszystko znaleźć. Także to musi się zmienić. Może z czasem się zmieni. Nie wiem, to też zależy od rządu, od państwa. No teraz ten rząd jest dobry, dużo lepszy jak za, moim zdaniem, jak za PO-PSL, chociaż są pozytywne zmiany. Także to tyle chciałem powiedzieć, że jednak jestem też za tym, żeby w Polsce niedziela, Dzień Święty był uświęcony i wolny od pracy. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie Mariuszu, za pana też głos. Pozdrawiamy Polonię serdecznie w Danii. Szczęść Boże. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Paweł z diecezji kłodzkiej, szczęść Boże Ojcu. Jeszcze chciałem wtrącić 3 grosze w sprawie tych wolnych niedziel. I z takim wstępem, jeżeli w Niemczech były akty terrorystyczne, to przez jakiś czas mówiono, że to są incydenty. I potem pojawiło się oskarżenie, że jest ukrywana prawda. I podobnie się ma rzecz z wolnymi niedzielami. Jest ukrywana prawda. I to jest bardzo złe świadectwo dla decydentów, bo ani w Francji, ani w Niemczech nie potrzeba już, powiedzmy, takiego problemu załatwiać, chociaż to są bogate kraje i w niedzielę byłby duży handel, ale tam już osiągnięto skutek. Skutecznie odciągnięto ludzi od kościoła. A teraz trzeba to robić w Polsce, żeby rodzinę rozbijać, żeby kobieta musiała iść do pracy, żeby po prostu była trudność w uczestniczeniu mszy świętej. I to jest prawdziwy powód. Podaje się powody zmyślone, że po prostu nastąpi zubożenie sfery handlowej. Wydaje mi się, że te pieniądze, które ludzie mają wydać, to mogą w ciągu 5 dni wydać i po prostu nie będzie żadnego zubożenia. Nie wiem. Taki jest mój pogląd. Może jest po prostu niewygodny, ale po prostu taki jest. I ja się tym poglądem dzieliłem z wieloma osobami już i uzyskiwałem potwierdzenie. Tak. To może tyle, ojcze. Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego też i dla pana. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Duch nieskąpienie doskonały w Trójcy jedynej. Na wieki wieków. Amen. Pan wyciszy swoje radio, nam się przedstawi. Tak. Już się przedstawię. Dziękuję. Moje imię Jarosław. Ja dzwonię ze Słupska. Klasyczny przypadek synchronizacji z faktami, z prawdą, czyli pluralizm, nietolerancja, laicyzm i pogaństwa. Podaję przykład. Ale może jeszcze wcześniej powiem 2 słowa o sobie. Maturę zdawałam w 1977 roku.
2017, zatem minęła 50 lat, 50 lat temu. I tak, tak się stało, że zostałem, jestem w okresie chronionym właśnie w okresie ochronnym, czyli od wieku 61 lat, bo mam 61 lat i zaledwie popracowałem miesiąc i ten przykład piękny w czterech punktach został wykonany, zastosowany przez moją firmę ZIM Słupsk, bo zostałem za nic dosłownie, niewinnie skazany na jakąś tam przetrwanie, bo z artykułu 52, czyli to jest podałem sprawę do sądu, ale jeżeli przegram, to mam wilczy bilet, czyli jestem bez żadnej pracy w Polsce, prawda? Na szczęście mam ECDL, to jest europejska licencja do pracy na terenie całej Europy. Być może wyjadę z Polski, nie bardzo mi to odpowiada, bo Polskę kocham, jestem prawdziwym Polakiem i nie chciałbym opuszczać kraju, ale niestety mam kredyty do spłacenia i będę musiał się jakoś ratować, żeby przeżyć, żeby mi mojego pięknego auta nie zabrano. Po tylu latach mam prawo mieć dobre auto, ładne. Akurat tu chodzi o Skodę Yeti, to jest czarny kolor, król śniegu, etc. Ale to tyle, co panie Jarosławie, tyle szczegółów. Tak, ale nie są szczegóły, ja się nie boję, ja jestem odważny. To nie kwestia bacia czy nie bacia się, czy się boję, czy się nie boję, tylko też czym rzecz nie. Myślę, że każdy próbuje stawać na wysokości zadania, nie podsumowywałbym nikogo. Ale w czym rzecz, pani Jarosławie? Dostałem dwie propozycje z pracy, albo samoistnie się zwolnić z pracy, albo artykuł 52. Więc ja, ponieważ czuję się niewinny, to na tej zasadzie to działa. A jak ja mogę pomóc, czy słuchacze? Tak, i ksiądz mnie pocieszy, bo ja byłem w nim u spowiedzi, wyspowiadałem się, ale tutaj działa jak Siemka i Gwiazdka. A po czemu Siemka? Bo będzie mi bolało. Miałem dwa rozwiązania, tak jak w funkcji matety są dwa rozwiązania, albo jedno rozwiązanie, czyli parabola leci przez zero, leci do góry. Nie wiem, czy ksiądz tam się tej matematyki, albo czy święci są zorientowani w tym, ale myślę, że tak. To tyle, proszę księdza. Jeszcze raz powtórzę. Niech będzie pochwalony duch nieskończenie doskonały w Trójcy Jedynej. Czy ksiądz to jest po prostu duch nieskończenie doskonały, to jest z katechizmu definicja Boga, prawda? Duch nieskończenie doskonały, to jest idealnie w Trójcy Jedynej, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty. To tyle. Wytrwałości. Czy ksiądz mi chciałby coś jeszcze powiedzieć? Panie Jarku, wytrwałości, niech pan nie upada na duchu. Ja się modlę za dusze cierpiące w czyściu. W Słupsku krematorium zostało zamknięte. Przynosiło niby tyle zysków, ale przez to, że ja zostałem zwolniony z pracy i kolega, który operator pieca, z wyniku intryg, jakie tam powstały, zostało zatrzymane i teraz ja padłem ofiarą. Ja rozumiem tylko, panie Jarku, co my mamy z tym zrobić? Takie sprawy, gdzieś indziej się nadaje. No mówię, wytrwałości proszę się jak gdyby nie upadać na duchu. Mam nadzieję, że pan znajdzie i dobre rozwiązanie dla siebie, że dalej pan będzie cieszył się tym, że jest pan Polakiem, żyje w Polsce, w Słupsku. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Pierwsza godzina naszego spotkania już minęła, za chwilę następna. Będziemy temat kontynuowali. Jest już pierwsza. Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy też naszych słuchaczy w Stanach Zjednoczonych, którzy odbierają nasz program na falach średnich. Cieszymy się obecnością wszystkich tych, którym Radio Maria w tę późną noc w Polsce, ale o tej porze może towarzyszyć. Zapraszam do bycia razem z nami. Teraz wiadomości, a po nich będziemy do godziny drugiej kontynuowali nasz temat. Skrót wiadomości z kraju ze świata. Na potrzebę unikania pychy i próżności wskazywał ojciec święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu Ewangelii, w której Chrystus krytykuje faryzeuszy i uczonych w piśmie za ich uczynki. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą, mówi Chrystus. Ojciec święty Franciszek w tym kontekście zaznaczył, że postawa faryzeuszy jest złym sprawowaniem władzy, której największą mocą powinien być właśnie dobry przykład. Papież Franciszek wskazywał, że my, uczniowie Jezusa, nie powinniśmy szukać tytułów honorowych, władzy czy panowania, ponieważ między nami winna istnieć relacja braterska. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W archikatedrze białostockiej odbyła się uroczystość nałożenia paliusza nowemu metropolicie białostockiemu, księdzu arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie. Dokonał tego w imieniu papieża nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Penacchio. W homilii ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda mówił, że w swojej symbolice paliusz zachęca wiernych do zachowania w życiu czystości i przejrzystości, także w postawach moralnych, społecznych i politycznych. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda ma 60 lat, jest pallotynem. Przed rozpoczęciem posługi w archidiecezji pracował w papieskim dziele rozkrzewiania wiary i w kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Współpracował z świętym Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i papieżem Franciszkiem. W katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbył się finał akcji Dar dla Aleppo, w wyniku której zebrano ponad 1 000 000 złotych na remont i wyposażenie szpitala w tym syryjskim mieście. W związku z zakończeniem akcji pomocy dla zniszczonego w wyniku działań wojennych miasta do Wrocławia przyjechał biskup z Aleppo. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia włącza się w spór dotyczący niepowołania przez KRS 265 asesorów. Sędziowie wyrażają swoje zaniepokojenie losem młodych prawników pozbawionych przez Radę możliwości wykonywania zawodu. Jednak za taką sytuację Justitia oskarża resort sprawiedliwości. Justitia zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości i KRS-u o rozpoczęcie rozmów przy udziale przedstawiciela prezydenta. Zdaniem wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka zaproszenie Justitii w kontekście całego oświadczenia brzmi fałszywie, a samo spotkanie jest w jego ocenie mało celowe. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należy do ministra sprawiedliwości. Projekt wprowadzający karę grzywny lub więzienia do lat 3 za sformułowania typu polskie obozy śmierci wraca pod obrady Sejmu. Po pracach w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz po rocznej przerwie posłowie mają się zająć nim w przyszłym tygodniu. Projekt, który dotyczy zmian m.in. ustawy o IPN-ie, Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Część przepisów dotyczących m.in. zbrodni ukraińskich nacjonalistów zaproponowali posłowie Kukiz 15. Do końca października złożono 2 566 000 wniosków o przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500+. Wydano już 2 186 000 decyzji w sprawie wypłaty środków, poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Najnowszy tygodnik sieci opisał udział Waldemara Pawlaka w negocjacjach gazowych z Rosją. Gazeta wskazuje, że według prokuratury były wicepremier mógł przyjąć łapówkę za przychylność wobec Rosji przy negocjowaniu kontraktu.
kontraktu z 2010 roku. Tygodnik akcentuje, że nie ma wątpliwości co do tego, że podpisana 29 października 2010 roku umowa gazowa nie jest dla Polski korzystna. Sieci zwraca też uwagę, że były wicepremier chciał przedłużenia kontraktu jamalskiego aż do 2037 roku. Wyposażenie organów ochrony środowiska w silniejsze instrumenty kontrolne, ujednolicenie kar za nielegalne działania związane z odpadami, a także uznanie ich za przestępstwo, a nie wykroczenie, postulują samorządowcy województwa śląskiego. Kontekstem jest narastający problem przeciwdziałania składowaniu i magazynowaniu odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych w województwie śląskim, ostatnio głośnym m.in. w Bytomiu. Jeżeli Platforma, PSL i Nowoczesna się dogadają, to jest duże zagrożenie, że Rafał Trzaskowski wygra wybory na prezydenta Warszawy, ocenił Adam Andruszkiewicz z Kukiz15. Jak dodał, wtedy trzeba będzie rozważyć, by Kukiz15 podjął współpracę ze Zjednoczoną Prawicą. Nie żyje profesor Walery Pisarek, wybitny językoznawca i prasoznawca, specjalista socjolingwistyki. Miał 86 lat. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski zakończył dwudniową wizytę na Ukrainie. A w niedzielę minister złożył hołd polskim żołnierzom na cmentarzu obrońców Lwowa. Spotkał się też z hierarchami archidiecezji lwowskiej oraz uczestniczył we mszy świętej w kościele świętej Marii Magdaleny. Brukselska prokuratura podała, że zdymisjonowany szef rządu Katalonii i czterej jego współpracownicy oddali się w ręce belgijskiej policji. Teraz sąd w Brukseli rozpatrzy wydany przez Hiszpanię europejski nakaz aresztowania katalońskich polityków. Na wydanie decyzji ma czas do poniedziałku. Niemiecki Związek Zawodowy Pracowników Usług Verdi protestuje przeciwko handlowi w Wigilię. Choć w tym roku wypada ona w niedzielę, przepisy prawne dopuszczają możliwość otwarcia w tym dniu sklepów. Związek zaapelował do klientów, by nie robili zakupów w Wigilię, lecz zaopatrzyli się w potrzebne towary wcześniej. Ambasada Rzeczpospolitej we Włoszech w liście do władz miasta Cassino wyraziła zaniepokojenie możliwością zmiany statusu na prywatny, publicznej drogi prowadzącej do pomników i miejsc upamiętniających walki polskich żołnierzy na Monte Cassino. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył do Tokio, które jest pierwszym etapem jego azjatyckiej podróży obejmującej 5 państw. Trump wyraził nadzieję, że uda mu się spotkać z prezydentem Rosji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Ci wita. Teraz i zawsze. Wiesław z Pomorskiego. Szanowna Osia, chciałbym nawiązać właśnie do należnych niedziel wolnych. Jestem kierowcą ciężarówki, nie tira jak mój poprzednik. I chciałbym powiedzieć, że nie byłoby z tym problemu, jeżeli by było nawiązanie do dekalegu danego nam przez Boga. A większość widać broni jakby interesów obcych państw, bo jak tutaj kierowca wspomniał, że w Niemczech się nie pracuje, bo tak to jest prawda. Oni mają weekendy od 13 w piątek do poniedziałku do rana, tak? Są to dni wolne od pracy i ciężarówki też nie jeżdżą, w niedzielę mają wolne. U nas tego nie ma. Ja jestem kierowcą ciężarówki, jestem w tej chwili w pracy, tak? Ja walczyłem, że kończę swoją czwarta czy piąta praca w przeciągu 3 lat, bo ja zacząłem właśnie z niedzielami i chciałem w niedzielę pracować, to mi po prostu wyrzucano z pracy, tak? Wyrzucali mi z pracy ludzie, którzy się uważają za chrześcijan, tak? Właściciele firm. Nawiązując do tego pana, który mówi, że w PRL-u były wolne niedziele, oczywiście były wolne niedziele dla komunistów i partyjniaków, bo ludzie pracy stali w soboty, niedzielę w kolejkach z nadzieją, że poniedziałek rzucą na półki papier toaletowy. A z PRL-em nic nie było dobrego, nic kompletnie nic. A jak pan myśli, jakie panie Wiesławie, no jakie rozwiązanie? Bo to rzeczywiście tacy jesteśmy trochę, jakby powiedzieć, no mówię, że czy chodzę, czy mówię, że jestem wierzący, ale tak jakby tak. W ogóle mnie dekalog ani mnie, ani tych, którzy na przykład mnie podlegają, nie obowiązywał, prawda? Że jakby to takie. To można nawiązać do takich słów, albo jesteś zimny, albo gorący, nie może być pośrodku, tak? Bo albo jesteś wierzący i nie pracujesz w tą niedzielę, albo jesteś niewierzący i pracujesz w tą niedzielę. Bo no nie można po prostu inaczej, no nie ma, tutaj nie ma żadnego kompromisu. Albo dzień święty święcimy,
albo nie. A jest szansa, że dojrzejemy, czy należałoby rzeczywiście wprowadzić prawo, nie pracujemy? Ja myślę, że dojrzejemy może z pomocą tego prawa, że tak. Myślę, a to powinno być też, kto zna, bo ja po prostu byłem zmuszony, jestem po prostu zmuszony, ja się w tym źle czuję, bardzo, po prostu ja jestem, czuję się taki jakiś, no nie wiem, upodlony przez to, że ja muszę w niedzielę iść do pracy, naprawdę, bo jeżeli te niedziele będą wolne, to i kierowcy ciężarówek nie będą musieli w niedzielę pracować, tak? Ja też chcę być z rodziną, ja jestem cały tydzień w pracy, przyjeżdżam w sobotę, w niedzielę wyjeżdżam, to jest masakra. Dlatego te rodziny, można w statystykach zobaczyć, że rodziny, małżeństwa, kierowców są największym takim procencie rozpadających się rodzin, związków. Najbardziej zagrożone, takie, najwyższego ryzyka. No to tylko tyle chciałem powiedzieć. To wytrwałości, dziękuję za pana głos też. Bezpiecznej podróży, niech anioł prowadzi. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie witam ojcze Grzegorzu, mówi Jerzy z Francji. Odnosi właśnie niedzieli. Przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony nawet tą postawą, nawet i PiSu. Bo jakżeż tak na dwoje babka wróżyła, pół na pół, prawda? Absolutnie nie. Rzecz jest bardzo prosta i tutaj nie ma co mędrkować. Człowiek wierzący wyraźnie wie, że dzień pański należy święcić, niedzielę święcić. Oczywiście trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Istnieją prace konieczne i niekonieczne. Są hotele, w których są restauracje, jest policja, jest wojsko, są szpitale, są prace konieczne lub punktowe, jakieś z okazji, czy przed świętami, czy tak dalej. Ale na okrągło w niedzielę jest to niedopuszczalne. Dlaczego się dziwię? Dlatego, że nasz kraj jest krajem w większości katolickim. I przecież obowiązki mi katolicy wybrali rząd katolicki. Nie ma co tutaj mędrkować. Trzeba do większości zawsze i w czasie komunizmu dostosowywano się, to naród, prawda, wprowadzał styl katolicki, kulturę katolicką. Nie możemy dopuścić do zeświadczenia, kompletnie wyjałowienia z głów, prawda, ludzi, nawet w obyczajowości wprowadzać cokolwiek przeciwko naszej kulturze. Bo to będzie tak jak na Zachodzie. Mine de rien, jak to mówią Francuzi, o tak na niby nic się nie stało w niedzielę otwarte. I do czego to prowadzi? Raz, że to jest grzech, ponieważ to jest niekonieczne, to robi się na okrągło tylko dla pieniędzy, powinno być to zabronione. I ponadto, cóż się dzieje wtedy z narodem? Przyzwyczaja się naród powoli. To jest tak samo jak w mediach z pornografią. To się powoli przyzwyczaja i mentalność ludzi zmienia się. Jest zobojętnienie, wtedy powstaje narodu do praktyk religijnych. Zresztą to większość narodu nadaje ton. To my, katolicy, nie mniejszość. Mniejszość dostosowuje się do naszego narodu. Nie możemy absolutnie do tego dopuścić. Oczywiście proponowałbym, co zaś dotyczy zawodów koniecznych, to tylko moja taka, prawda, moja taka inwencja, żeby też nie zajmować, bo przecież tam i katolicy pracują całej niedzieli, to proponowałbym, aby rząd po prostu wprowadził prawo narzucające obowiązek zatrudnienia pracowników na pół etatu, na 4 godziny. I niech sobie radzą, prawda, pracownicy, niech wymieniają ludzi. A wiemy, że w niedzielę święta liczy się podwójnie, czyli będzie liczone to na cały etat, ale jeśli to jest konieczność, człowiek nie będzie zajęty całej niedzieli i jako katolik będzie normalnie i z rodziną i szedł spokojnie sobie na nabożeństwo czy na mszę świętą. W ten oto sposób dla mnie bardzo zaskoczony jestem, kiedy
kiedy wszystko zaczyna się kalkulować, prawda, zyskami, niezyskami. Absolutnie nie. Jezus Chrystus mówi, niech tak będzie wasze tak. Nie, nie. Ja się dziwię, że PiS, zresztą przyznam się szczerze, ojcze, muszę to powiedzieć, że dziwię się troszeczkę i panu prezydentowi, który chce pogodzić, prawda, tę ekipę rządzącą z totalną opozycją, która właściwie nic nie wnosi, która tylko wszystko blokuje i słucha prezydent ich. Absolutnie nie, bo ta opozycja nie jest konstruktywna, ona nic nie wnosi nowego, tylko ona jest destruktywna i z nią nie wolno się liczyć. Oni bronią tylko swoich własnych interesów. Dziwię się panu prezydentowi, że hamuje, chociażby nawet proces tej całej zmiany całego sądownictwa. Także wracając jeszcze raz do niedzieli, absolutnie nie dyskutujmy, na czym polega szerzenie zwątpienia i chaosu w myśleniu ludzi, kiedy dyskutujemy nad rzeczami oczywistymi. To wtedy mętlik miesza się ludziom, a to zaczyna faktycznie, a to musi, a to, a to tamto. Absolutnie nie. Jesteśmy katolikami i w naszym narodzie nie wolno przyjąć, państwo nie może jakichkolwiek w życiu publicznym przyjmować obyczajów kontra naszej, naszej kulturze chrześcijańskiej. Taka musi być postawa naszego narodu, a że się innym nie podoba, to mi to nie obchodzi, bo mniejszość ma się dostosować do większości, a nie odwrotnie. Bo u nas dzieje się, jak i słyszę w tych dyskusjach, że my mamy się dostosować do kogoś, kto jakieś tam swoje wywody daje, absolutnie nieuzasadnione. Nad prawami Bożymi nie ma dyskusji. Taka jest wola Boga. Tu się nie mędrkuje. Wielu jest takich mędrców, którzy chcieliby od papieża być mądrzejsi. Absolutnie nie. Dziękuję bardzo, panie Jurku. Żadnej możliwości. Bo ja rozmawiam z ludźmi, którzy to samo mówią. No jakże jesteśmy narodem katolickim i tak sobie mędrkujemy, a może toka, może co druga niedziela, może... Absolutnie nie. Dziękuję. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże. Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę ojca jeszcze raz, Artur, kierowca Tira. Wsłuchuję się cały czas w tą audycję, no, która się rozwija w dobrym kierunku i teraz jeszcze chciałem taką konkluzję dać, bo
jeździłem też, jak wspominałem wcześniej, do Azji Mniejszej, czyli Turcja i tamte okolice, tak? No i akurat mi się tam trafiało na święta Ramadan i na Bajram. Są to posty długie, tak? I bardzo takie, można powiedzieć, no, ortodoksyjne, także tam to wygląda w sposób taki, że są sklepy otwarte, ale tylko na półkach jest ekmek i ajran, czyli chlebek i jogurt i nic więcej. Tam, gdzie było mięso, są gołe haki, tak jak kiedyś ktoś powiedział, za komuny nic nie było, gołe haki i ocet, tak? Nie można nic kupić właśnie z mięsa, chociaż kuchnię mają świetną, która mi bardzo smakowała i bardzo ubolewałem nad tym, że nie mogę wtedy sobie czegoś fajnego zjeść. No ale cóż, nie patrzyli na to, że jestem obcokrajowcem, po prostu post to był post. I teraz do czego zmierzam? Do czego zmierzam? W tych ludziach tam jest tak naprawdę wielka wiara w Boga, w to, co im tam nakazał Mahomet, tak, głosić i tak dalej, i tak dalej. A nam, my jesteśmy ochrzczeni, tak, przyjmowaliśmy sakramenty pierwszej komunii świętej, bierzmowania, małżeństwa, wielu z nas jest 90 parę procent, krzyczymy, że jesteśmy katolikami i teraz my nie święcimy Dnia Pańskiego. I ja widzę tą różnicę kulturową, prawda? My ich nazywamy dzikusami, sami mówimy, że jesteśmy ludźmi zachodu, cywilizowanymi i tak dalej. Właśnie nie, to my jesteśmy dla nich dzikusami, bo mamy nakazane prawa i ich tych praw nie przestrzegamy. Choć dla nich prawa właśnie boskie są pierwsze przed prawami administracyjnymi, tak jak i dla nas, katolików. Mamy papieża Franciszka i dla nas papież Franciszek, jest wyznacznikiem naszej drogi życiowej, a dopiero później prezydent, rząd w danym kraju, w którym żyjemy i tak dalej. Także to powinniśmy zrozumieć, jeżeli się chcemy nazywać katolikami i że mówimy, że wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa i tak dalej. Tak, Panie Arturze, tak? Dodam do tej Turcji. Pamiętam, myśmy też kiedyś byli z racji pielgrzymki Ojca Świętego w Turcji. No i z 2,5 godziny kiedyś po transmisjach chodziliśmy, szukając, żeby coś zjeść i skończyło się na ziemniakach z kefirem. No tak. Tak jak Pan mówi, a jak byliśmy w Ziemi Świętej, też wspominam taki szabat, no to ze zdziwieniem oglądaliśmy to, że dworzec cały taki autobusowy, nie tylko, że miał szlabany z jednej i z drugiej strony, skąd wyjeżdżały autobusy na swoje linie, ale tam jeszcze w poprzek, żeby komuś się nie śniło podnieść ten szlaban, to w poprzek jeszcze tych ulic, tych wyjazdowych stały autobusy. I nie ma mowy. I myśmy też, pamiętam, wtedy długą drogę zrobiliśmy z centrum prasowego, żeby też gdzieś coś zjeść i gdzieśmy szli, to zamknięte, bo był szlaban. Zgadza się, dlatego właśnie będąc w tamtych krajach, widząc tą ich kulturę, ich cywilizację i tak dalej, i my nie możemy na nich mówić, że są dzikusi. Oni właśnie w swojej wierze są bardzo mocni i wytrwali, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o Ramadan, tam Arab, prawda, czy muzułmanin, jak ich tam nazywamy, on nie może od wschodu słońca do zachodu się nawet napić wody. I bardzo dużo ludzi przestrzega tą zasadę. A my tak naprawdę nawet nie chcemy oddać jednego dnia Panu Bogu. To ja się w ogóle dziwię. I teraz pomyślmy też, jak ten dzień nawet wygląda, gdy go mamy wolny, jak naprawdę ten czas modlitwy, świętowania dla Boga, bo to też takie odkrywanie też tej tożsamości, czy budowanie tej tożsamości, która wypływa z naszej wiary w Boga. No jak mówimy muzułmanie, no to setkę, czasem tysiąc, tak można powiedzieć, chłopa pada i się modli. No tak, nawet na skrzyżowaniu nikim się tam nie przejmuje. A pytanie u nas, gdy tak czasem patrzy się na mężczyzn, to
ani na jednym kolanie, ani na dwóch, tylko oczywiście, tak kucają. Właśnie ja też nad tym bardzo ubolewam. I ja się pytam czasem, jaki to przykład dla dziecka, dla córki, dla syna, no, który też no, jakoś nabiera tego kręgosłupa i teraz jakiego? Czy takiego wykoślawionego, że tata się wstydzi, prawda, swojej wiary? Bo może to też nie do końca jest spójne w jego życiu, więc tu później się to nasze życie też rozwarstwia, rodzinne, społeczeństwo, społeczne. To zauważalne na przykład na mszach świętych w kościele, gdzie ludzie nie klękają, tylko kucają, tak jakby chcieli zrobić siku za przeproszeniem, do kobiet to szczególnie właśnie. U kobiet zauważyłem takie kucanie i tak dalej. Ubierają się bardzo ludzie źle do kościoła. Mężczyźni w krótkie spodenki, w jakieś sandałki przychodzą, kobiety w spodniach, roznegliżowane ramiona i tak dalej. Brak szacunku dla Pana Boga, dla Pana Jezusa. Przecież jest wyraźnie napisane, jak kobieta ma wyglądać, jak mężczyzna ma wyglądać. I my tak naprawdę żeśmy odeszli od kanonu, od tych pierwocin, które powinny w nas być na pierwszym miejscu. To jest coś niesamowitego. I to też w jakiś sposób powinno jakoś tak ciążyć na barkach i ojca, i matki w tym wychowaniu. Tak. Nie bać się. Przestaliśmy się bać, prawda? Boga? No właśnie, to już dokąd zmierzamy? Tak, to nieraz nie przesada, tak? Nie, że przesada. To bardzo dziękuję, przesada. Panie Arturze, za ten... Także ja właśnie mam różne, chciałem jeszcze chwilkę, dwa zdania. Mam różne po prostu doświadczenia w wyniku, prawda, wykonywanej swojej pracy, spotykania się z różnymi kulturami. I czy w Europie, czy poza Europą, na innych kontynentach, bo byłem na trzech kontynentach ciężarówką, także widziałem różne rzeczy. I tak naprawdę my tu w Europie Zachodniej, jeżeli my mówimy, że to jest nasza kultura i tak dalej, że to nie jest nasza kultura, my jesteśmy wykulturowieni. Po prostu musimy sięgnąć do korzeni, przypomnieć sobie, jak powinniśmy się zachowywać w określonych miejscach. Dni, które są dniami świętymi w kalendarzu, prawda, naszym, rocznym i tak dalej, powinniśmy je naprawdę, naprawdę święcić z całymi rodzinami, bo mamy wielu świętych. Przypomnę tylko Jana Pawła II, największego z Polaków, który w drugiej chyba pielgrzymce do Polski powiedział znamienite takie słowa, które mi utkwiły dziś. Żebyśmy tą demokrację wzięli, ale w sposób odpowiedzialny. Żebyśmy wykorzystali to wszystko. Żebyśmy nie dali się zniewolić. A my się jednak daliśmy zniewolić. Nie posłuchaliśmy słów proroka. Tak to wygląda. Dziękuję. Bóg zapłać. Lecz mocno wierzę, że łaska z Pana zwoli mnie.
darmo smutnie, jak jesienny wiśń. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Teresa zawsze. Mówi Teresa z Ziemi Świętokrzyskiej. Była tu mowa o zasadach, o zasadach przede wszystkim. Jest to oczywiste dla mnie też, że te niedziele powinny być wolne dla wszystkich, jeśli to nie jest praca konieczna. Wiele słusznych opinii padło. No i jak mówię, to właściwie jest dyskusja o sprawach oczywistych, która troszkę rozmywa i dezawiantuje. A dlaczego nam tak trudno to przychodzi? To jest... Pewnie fatalnie się zaczęło. Niepotrzebnie w ogóle te sklepy zostały kiedyś otwarte w niedzielę. I społeczeństwo jakoś się wykoślawia. Natomiast ja tu chcę dorzucić jeszcze trochę dziegciu do tego wszystkiego. Ja nie robię zakupów w niedzielę. Jestem w kościele, kiedy dziś byłam oczywiście i wróciłam smutna z kościoła, proszę ojca. Bo kiedy mowa o zasadach, ja już kiedyś to sygnalizowałam, bardzo się staram delikatnie i nie robić wykładów na antenie, szanując czas. Dziś na przykład usłyszałam w kościele starą pieśń, którą ojciec, choćby był nie wiem ile młodszy ode mnie, na pewno pamięta, w wersji normalnej. Pójść do Jezusa, do niebios bram, tam tylko szukać pociechy nam. A ja dzisiaj usłyszałam, tam tylko szukaj pociechy tam, coś takiego. Zmienione już, jakoś się to dzieje naprawdę w sposób niewidoczny. Ja czasami się zastanawiam, czy masoni nie mieszają w tych tekstach tradycyjnych. Bo to jest coś fatalnego. Na pewno nad poprawnością powinien czuwać. Nie, ja nie mówię o poprawności, proszę ojca. Mimo, że byłam nauczycielką, nie razi mnie już tak bardzo to, co młodzież wyprawia z językiem, te różne naleciałości, te wyrazy obce. Nie, bo to jest normalny rozwój języka. Natomiast tu powinien być kanon jednak. I na dobranoc w Radiu Maryja w modlitwie wieczornej, już nie pierwszy raz, kiedy niebo osiędziem
przecież w oryginalnym tekście, a już jest osiągiem. I zlikwidowany zostaje Rym, bo potem śpiewać będzie, rymowało się. W ten sposób mnóstwo ciągle tych zmian jest, które odbierają pięknym tekstom poetyckim ich poetyckość. Blask, tak jak śpiewał przed chwilą Sławomir Krajewski, zdaje się. Odbierają blask. Kiedyś z ojcem rozmawiałam na ten temat. Podałam przykład wtedy suplikacji. Święty Anię Śmiertelny. Ojciec mi odpowiedział, ojciec, że tak jest szybciej, czyli ekonomiczniej. Więc to są niby drobiazgi, ale ja nie wiem, czy to nie jest bardzo istotne. Dlaczego mamy szybciej się modlić, czyli ekonomiczniej? Nie. Przepraszam, nie. Że tak, ale takie wyjaśnienie usłyszałam. I prosiłam wtedy ojca o zorganizowanie rozmów niedokończonych z lingwistą. Ja proponowałem, powiedziałem o tym. Tak. Tak, to nie, tak. Gdyby ten co do mnie to dociera od państwa, to mówię, no ale nie tak? Ja wyznaczam gości, no tak, i nie ja tak. Ich wszystkich gdyby szukam. Gdyby jednak do tego doszło, to parę tygodni temu ta pani, która, nie dodzwoniłam się wtedy, żeby ojca obronić, która tak ojca sprawowała z powodu tego przejścia na ty, tak? Wołacza, nie miała zupełnie racji, bo przecież śpiewamy Boga, Bogu rodzica, dziewica, forma mianownika. Wołacz w formie mianownika. Mianownik funkcji wołacza, o tak precyzyjnie. No ale właśnie, w tej pieśni już innej, nowszej, to samo było, zdrowaś Maria, Boga rodzica, i tak być powinno, a ja tu słyszę coraz częściej, zdrowaś Mario, Boga rodzico. W tej prawidłowej formie niby wołacza, ale to nie zawsze tak jest, dlatego że kiedy użyjemy mianownik w funkcji wołacza, to zmienia ekspresję i ojciec ma prawo tak zastać się, bo to jest inny kontakt, bardziej intensywny. Więc no, sporo jest tych rzeczy, ale z tym już mniejsza. W każdym razie nie miała racji ta pani, bo ojciec sobie wyznacza relację swoją ekspresję, swój styl. I to nie jest błędne, absolutnie. Niewiasto, więc no, ja się postaram po tej dzisiejszej nocy, po tym, co pani mówi, napisałem sobie lingwista i rozmowy niedokończone. Nie, no może być niekoniecznie lingwista. Ale ktoś, z kim można by właśnie porozmawiać, tak. Prawda? Tak. Tak. W każdym razie te teksty religijne, one na ogół zresztą są autorów zacznych. I to jest jakieś naruszenie też praw autorskich. Podobnie się dzieje z pieśniami patriotycznymi. Piosenka partyzancka Dziś do Ciebie przyjść nie mogę ma w oryginalnym tekście, i zawsze tak się śpiewało, na snop żyta dłonie złóż. W pole wyjdź pewnego ranka, na snop żyta dłonie złóż. Naraz jakiś zespół nagrał ręce i tak idzie. Więc, no ale już te teksty religijne, to naprawdę jest kanon i to się trzeba zastanowić. Kiedyś mój ksiądz proboszcz w suplikacjach zaśpiewał, nie, cytował z suplikacji, tak, fragment. Od nagłej, a niespodzianej śmierci powiedział dobrze, świetnie, ale drugi raz wracając do tego fragmentu już się poprawił, taki skonsternowany. Więc jest jakaś taka presja na